Dobry wieczór. Jesteśmy po kaszowaniu już na WG na piąty lot konkursowy. Ten dodatkowy Prima lot pod nazwą. Tam nagrody, tak jak mówiłem, ufundował Andrzej Głazik. Firma Prima, tu jeszcze Sławek Hewicztok pakuje swoje gołębie. Jest na kabinie ponad, grubo ponad 600 gołębi. Ze wspólnego gołębnika jest 340. Gołębi jeden został w domu. Zaraz je zaplombujemy kabinkę i raniutko ruszamy na lot 100 km. Dobra, już jedziesz? Tak, zaplombujemy kabinkę. Jak to jest? 25, 86, 94, 8. 8 i ta druga? Druga. Taka sama, tylko na pewno końcówkę. 25, 86, 949. 9, tak, no, jest, zaplombujemy. I jutro praktycznie zamykamy. Masz? Ja, to tylko tu łapię. O, okay. Kabinkę mamy zaplombowaną. Mówię, jest ponad 600 gołębi na kabinie. Jutro 6:30 start. Dobry lot. Witam serdecznie. Pogoda jak do tej pory bardzo ładna, troszeczkę tu mgły niskie. Miejmy nadzieję, że takie zostaną. Zostało nam jeszcze 1,5 godziny do startu. Jesteśmy jeszcze tam w granicach 60 km od miejsca. Spokojnie tam sobie jeszcze postoimy, że tylko wyjdziemy na stację. Takie małe te mgły, tu nie widać tego, bo to praktycznie, ale te reklamy takie zamglone. Wjedziemy na stację w Trzewielinie. Praktycznie wszystkie tankowania w trasie na WG robimy tu na tej stacji. Bierzemy fakturę stąd, czyli to już podtrzymamy tradycję i tak to zrobimy dalej. Wiadomości RDZ, Filip Jarek. Prawdopodobnie w czwartek do kancelarii prezydenta będzie wysłany wniosek o ułaskawienie żołnierza z danym Gierem. Stąd już szybko pojedziemy na miejsce. Czy polis został przez sąd prawowłasnie oczyszczony z zarzutu? No i niestety jak zawsze się dojeżdża, tu mówię, okolice Lęborka, przed Lęborkiem, za Lęborkiem. Są bardzo mocne mgły, się podniosły. Jesteśmy praktycznie w mostach lęborskich zaraz. O. Będziemy i tak będę uciekał ze strony Słupska, tu gdzie puszczaliśmy z obwodnicy tam Słupskiej, tylko z drugiej strony bliżej Ustki. Miejmy nadzieję, że tam to jakiś ruch powietrza chociaż będzie, bo tu praktycznie nie ma żadnego. Dlatego te mgły się tak trzymają. I z tamtej strony Słupska będziemy puszczać, tak jak ten lot, który się cofaliśmy. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko chwilowe. Jest naprawdę bardzo gęsto, mówię, telefon przekłamuje. Praktycznie to wszystko robi i upiększa. Ale mgły są kolosalne. Cały czas niestety jedziemy w mgłach. Pierwsza, myślę, że tam będzie na miejscu wypuszczenia dużo ładniej. W tej chwili jesteśmy w Lęborku, a tu bardzo gęsto. W samym mieście Lęborg ładnie. No.
ruszać i tu skręcimy na łebę, z łeby odbijemy na ustkę. Tamtędy praktycznie też, tam policja jedzie, tamtędy praktycznie też będziemy jechać, gdyż w powrotnej drodze muszę jechać przez Choczewo, bo tam mam towar do zawiezienia, czyli będziemy puszczać z drugiej strony. Czym bliżej może morza, tam jest ruch powietrza inny i te mgły takie nie będą. Trochę nam tu w łebie drogi pozmieniali, pozamykali, ale tu jest droga na Żelazno, 24 km na Żelazno, ale tu i tak będziemy tamto odbijać w drugą stronę, czyli najważniejsze, żebyśmy nie mieli mgieł. No tu są dużo mniejsze, tam są tylko takie niskie mgły. Czyli zobaczymy, jak to wszystko będzie. Pogoda się ładna zrobiła. Praktycznie jesteśmy na miejscu. Za parę minut będziemy puszczać. Pomyliły mi się trochę trasy, ale dzięki koledze, który jechał wywieźć gołębia Adamowi Fusowskiemu, zobaczyłem, że on nie w tą stronę chyba jedzie, a to ja nie w tą stronę jechałem. Dlatego się zawróciłem. Dobrze, w dobrym momencie, gdy jechałem w kierunku domu. Ale jesteśmy praktycznie w granicach na 100 km. Pogoda ładna. Tam za tymi lasami to jest już Bałtyk. Czyli tutaj te mgły aż takie nie są. Praktycznie tu nie ma już mgły. Są niskie. Tam widać gdzieś tak, jakie niskie mgły. Za chwilę startujemy. Tu łamiemy te plomby. 9, 4, 8, końcówka 2, 5, 8, 6. I 2, 5, 8, 6, 9, 4, 9. Czyli łamiemy i za chwilę start. Plomby zerwane, wszystko przygotowane. Na kabinie mamy ponad 600 gołębi. Startujemy. Będą się rozchodzić, bo rozpiętość gołębników jest bardzo duża w tej chwili, bo jeszcze z innych oddziałów też przywieźli gołębie. 6:30, startujemy. I poszły. Słońca mam nadzieję, bo tam jest i kierunek. A my jedziemy do domu. Dobry lot. I jesteśmy praktycznie po locie. 9 godzina. O, tu niestety widzę. O, proszę. Jest albo jastrząb, albo druty. Później go będziemy musieli złapać, żeby go nie spłoszyć, żeby się biedak nie... 0,41 oddział. Pierwsze gołębie, które przyszły, wchodziły, tak jak kibice tu mówili, wchodziły bez problemu. Następne gołębie niestety miały problem, bo gonił je jastrząb. I dlatego mówię, te gołębie, które troszeczkę później przyszły, z całą grupą stąd odeszły. I dopiero po jakiejś chwili dochodziły. Ale myślę, tutaj jeszcze parę tam gołębi brakuje. No ten to będziemy musieli go... zobaczyć później. Na statystykach też rano siedziały dwa gołębie na domu, jeden później zszedł, jeden zlądował razem, czyli to były gołębie, które nie były zakoszowane. A później praktycznie tak, gołąb, który nie szedł na lot, to jest gołąb o numerze 302
Kazimierz Lewandowski ma uszkodzone skrzydło, a Michał Bobro i Grzegorz Witkowski tego NBA dzisiaj doleciały. A 88-18 to jest ten biedak z tym krótszym skrzydłem. Jest 315 gołębi w tej chwili. Czyli czekamy na resztę. Dobry lot, do piątku. A mówię, no cała trasa też była, mówię, dosyć ładna pogoda, z tym, że troszeczkę tak mglisto. Też pomyliłem przez objazd trochę drogę. Dobrze, że jechał kolega z innego oddziału i go zauważyłem. Z oddziału Lemborg i praktycznie zauważyłem, że on jedzie w drugą stronę i za chwilę zawróciłem, bo praktycznie wróciłbym do domu z gołębiami, a nie pojechał w stronę Słupska. Gołębie były puszczone za miejscowością Łeba, a pomiędzy miejscowością Łeba a miejscowością, o, jest następny.